lustereczko wysoko na niebie. O, jak wielkie jest kłamstwo! Lustrzane odbicie. Przez całe nasze życie okłamywali nas. Dlaczego? Czego się obawiają? Ziemia. Nasz świat w lustrzanym odbiciu. Ale co to u diabła jest? To nie może być. Mapa? Ukryta tuż przed naszymi oczami przez cały czas. Mapa, na której zgadzają się odległości. I strefy czasowe. Jedyna mapa, jaką mamy. Nie może być tuż
przed naszymi oczami. Odbicie zniekształcone i niewyraźne, ale niezmienne, quasi-fotograficzny obraz naszego znanego świata. Ale co to jest? To nieznane lądy. Dziękuję, Stergiosie, za twoje nauki. Stergios na mapie odwzorował kontynenty w najdokładniejszych szczegółach. Jego mapa jest bardzo dokładna. Uwzględnia sfery czasowe, pory roku, trasy lotów i odległości. Pierwsza prawdziwa mapa Ziemi. Jest niezwykle ważna, głównie z powodu nieznanego lądu, który Stergios nazwał Terra Vista. Tak samo jak nieznany ląd na mapie Urbano Monte. Dlaczego nie słyszeliśmy o tym lądzie wcześniej? Jeśli tylko ta część to nasz świat, to cała Ziemia musi być ogromna. Ale poczekaj chwilę. Na mapie przedstawionej przez Stergiosa można wyznaczyć 5 okręgów na różnych szerokościach geograficznych. Obydwa kręgi polarne, obydwa zwrotniki i równik. Stergios pokazał koncentryczną podróż Słońca między zwrotnikami, która powoduje zmianę pór roku. Strefy czasowe wyznaczył z najwyższą precyzją. Przyjrzyjmy się. Słońce i Księżyc nie mogą okrążać całego tego obszaru, bo zabrałoby im to zbyt wiele czasu. Czy nieznany ląd ma swoje własne słońce? A może na Księżycu nie ma żadnej mapy? Jednak nie tak szybko. Musimy poświęcić trochę czasu na zastanowienie się tym odkryciem Stergiosa. Jak powstał ten obraz na Księżycu? Kiedy powstał i dlaczego? Nie ma nikogo, kto potrafi odpowiedzieć na te pytania? Nikt nie zna odpowiedzi, oprócz najważniejszych reżyserów rzeczywistości. Ale jest wiele ukrytych na widoku wskazówek, które przybliżają nas nieco do zrozumienia tego tajemniczego zjawiska. Przyjrzyjmy się cechom tego obrazu. To obraz kompozytowy, złożony z dwóch innych. Patrząc na Księżyc, obserwujesz dwa obrazy nałożone na siebie. Te obrazy mają coś wspólnego z fotografią rentgenowską. Ewidentnie obserwowany przez nas obraz jest optycznie wypaczony. Nikt nie potrafi powiedzieć, jak powstał ten kompozytowy obraz. Podobnie nikt nie dostarczył satysfakcjonującego wyjaśnienia na to, czym jest Księżyc. Gdybyśmy znali te odpowiedzi, nie bylibyśmy teraz w tym domu wariatów. Większość alternatywnych poglądów na temat prawdziwej natury Księżyca ma swoje korzenie w nonsensownych teoriach wymyślonych przez zwodzicieli i chłopców, którzy nigdy nie dorośli. Promują ideę, że to kosmiczni obcy stworzyli Księżyc, a głęboko pod jego powierzchnią istnieją ich bazy. Jednak był naukowiec, który w latach poprzedzających kosmiczne podboje lat 60. przedstawił bardzo ciekawe wnioski z badań natury Księżyca. W roku 1965 profesor R. Foster rzucił wyzwanie skorumpowanemu środowisku naukowemu, stwierdzając, że lądowanie na Księżycu jest niemożliwością. Według niego jest to niemożliwe, ponieważ Księżyc jest plazmą. Jednak wiele lat po twierdzeniach Fostera obecna technologia pozwala nam badać naturę Księżyca bardziej szczegółowo. Dzięki niej wielokrotnie zarejestrowano różne zachowania Księżyca, które obalają kłamstwo, że jest on skalistą kulą. Na własne oczy widzimy, że Księżyc jest półprzezroczysty w trakcie nocy i w świetle dziennym. Przez Księżyc widać niebo. Czasami udaje się zarejestrować gwiazdy przebijające tarczę Księżyca.
Wielu dowiodło, że temperatura w świetle księżyca jest niższa niż w nocnym cieniu. To niemożliwe, by odbijał światło słoneczne, jako że jego światło nie zachowuje nawet szczątkowego ciepła. Wiemy również, że kuliste przedmioty nie odbijają światła. Zgodnie z prawami fizyki, światło koncentruje się w punkcie skupienia i nie odbija się.